Cześć, z tej strony Ania Kraft i nagrywam dla Was filmik specjalnie na zaproszenie Piotra. Dzięki za ten super request i za pamięć. Przez pryzmat tego, co się dzieje na świecie, będę opowiadać, co się dzieje u mnie. Otóż ja wylądowałam tydzień temu na przymusowej odsiadce w areszcie domowym, ponieważ wracałam z Islandii. Koronawirus oczywiście pokrzyżował mi moje plany wyjazdu marzeń. Musiałam wracać troszeczkę wcześniej z tego tripa, ale i tak udało mi się zobaczyć wszystko to, co było zaplanowane. I ta cała po prostu ucieczka i gonienie się z czasem, zamykaniem granic, dezinformacją ogólną sprawiła, że wróciłam po prostu do domu totalnie zmęczona psychicznie, wykończona psychicznie, ale już jest dobrze. Fizycznie czuję się bardzo dobrze i odpukać mam nadzieję, że tak już pozostanie. Mam to wielkie szczęście, że podczas tej kwarantanny mam pracę, bo jakby muzyka nie jest moim jedynym źródłem dochodu, więc 8 godzin dziennie normalnie pracuję z domu. A poza pracą czytam Huxleya, Wyspę. Nadrabiam zaległości serialowe tutaj w postaci Nowego Papieża, ponieważ zakupiłam sobie pakiet HBO Go i oglądam Nowego Papieża. Serdecznie wszystkim polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie ogląda. Wspaniały Jude Law, nieprzewidywalne reakcje, czyli to, co ja w serialach lubię najbardziej. Mimo tego, że szkoła moja jogi jest zamknięta, no i też jestem na tej przymusowej kwarantannie, to praktykuję oczywiście moją ukochaną jogę Iyengar i też dołączyłam do tego medytację. Także też polecam Wam, jeżeli chcecie się wyciszyć, to jest super, super patent. Jak wygląda mój lokalny ekosystem? To mój lokalny ekosystem jeszcze przez tydzień będzie wyglądał tak, że po prostu to będzie mieszkanie i mój ogródek z moimi tutaj dwoma kudłatymi towarzyszami, więc nie ma nudy. No i tak przy okazji chciałam Wam powiedzieć, żebyście się stosowali do tych obostrzeń, że mam nadzieję, że każdy wyciągnie taką prywatną lekcję dla siebie w związku z tym, co się dzieje teraz, że na świecie, że przemyślą sobie niektórzy swoje sprawy, że firmy, które teraz i ludzie, którzy mają teraz problemy, staną na nogi i bardzo Wam kibicuję i trzymam za Was kciuki. Nie wstydźcie się prosić o pomoc. Ja na przykład teraz, będąc na tej przymusowej kwarantannie, jestem mocno uzależniona od moich sąsiadów, którzy zachowują się bardziej niż wzorowo, pomagają mi w zakupach, odbierają jakieś paczki, wyrzucają śmieci i wręcz jest tych requestów więcej niż mojego całego zapotrzebowania. Dlatego Wam serdecznie dziękuję i Was serdecznie pozdrawiam. I naprawdę będzie dobrze, bo musi być dobrze, tylko musimy też do tego się jakoś przyłożyć. Pozdrawiam Was serdecznie.